Rolnik szuka żony, Waldemar przybył do niej z kwiatami i zbladł. Sąsiedzi wszystko widzieli. Zmagania uczestników programu Rolnik szuka żony, którzy usilnie starają się odnaleźć swoją drugą połówkę, powoli dobiegają końca. Fani formatu już wkrótce poznają ostateczne decyzje rolników i rolniczek i dowiedzą się, kto z nich zdecyduje się na próbę dalszego budowania relacji ze swoim wybranym kandydatem lub kandydatką. Widzowie już wkrótce poznają decyzję Waldemara z programu Rolnik szuka żony. Waldemar jest uczestnikiem najnowszej edycji programu Rolnik szuka żony, wokół którego jest najwięcej szumu. Rolnik został przyłapany na złamaniu zasad programu i nawiązaniu relacji z kobietą, która odpowiedziała na jego wizytówkę nieoficjalną drogą. Mężczyzna zdecydował, że chce dalej próbował zbudować relacje z jedną z kobiet zaproszonych na jego gospodarstwo i pożegnał się z dodatkową kandydatką do jego serca. Waldemar podjął także decyzję o tym, by pożegnać się z Anną. Kobieta przed opuszczeniem jego gospodarstwa zauważyła jednak, że od dłuższego czasu faworytką rolnika jest Ewa. Podobnego zdania jest także wielu fanów programu Rolnik szuka żony. Którą z kobiet wybrał Waldemar z programu Rolnik szuka żony? Jak nieoficjalnie ustalił portal Shownews, Waldemar ostatecznie wybrał w programie Ewę. Zgodnie z doniesieniami mieszkańców Wyżyska, rodzinnej miejscowości Ewy, relacja tych dwojga nie przetrwała próby czasu. Waldemar z programu Rolnik szuka żony miał nawet udać się do wybranki z kwiatami, które jednak nie załagodziły sytuacji i mężczyzna wyszedł od wybranki wyraźnie wzburzony. Ewa nie za bardzo chciała kontynuować z nim znajomość, ale po obejrzeniu kilku odcinków programu zrozumiał, że musi ratować wizerunek i tylko ona może mu pomóc. Tuż przed nagraniami do finałowego odcinka odwiedził ją z kwiatami w rodzinnym domu i prosił, by nadal występowali jako para. Ewka musiała powiedzieć nie, bo sąsiedzi widzieli, jak wściekły odjechał spod jej domu i więcej nie wrócił. Całe miasteczko huczało od plotek. Stan matrymonialny Waldemara z programu Rolnik szuka żony. Waldemar z programu Rolnik szuka żony prowadzi także konto na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 5000 osób. Mężczyzna w jednym z ostatnich postów miał zasugerować, że być może nie jest już singlem. Same dobre rzeczy się u mnie dzieją, zobaczycie wkrótce, z jakiego powodu jestem tak bardzo szczęśliwy, radosny i spełniony. Przy osiągnięciu 5000, wstawię próbkę mojego szczęścia. Innym dowodem miało być zdjęcie Waldemara, na którym widzimy, jak rolnik ogląda seans filmowy w domu. Jedna z internautek miała zasugerować uczestnikowi reality show, że spędza ten czas z kobietą, a ten nie zaprzeczył tym doniesieniom.